Powoli zrozumiałem, mały książę, twoje smutne życie. Od dawna jedyną rozrywką był dla ciebie urok zachodów słońca. Ten nowy szczegół twojego życia poznałem czwartego dnia rano, gdyś mi powiedział: — Bardzo lubię zachody słońca. Chodźmy zobaczyć zachód słońca. Ale trzeba poczekać. Poczekać na co? Poczekać, aż słońce zacznie zachodzić. Początkowo zrobiłeś zdziwioną minę, a później roześmiałeś się i rzekłeś ciągle mi się wydaje, że jestem u siebie. Rzeczywiście wszyscy wiedzą, że kiedy w Stanach Zjednoczonych jest godzina dwunasta, we Francji słońce zachodzi. Gdyby można się było w ciągu minuty przenieść ze Stanów do Francji, oglądałoby się zachód słońca. Niestety, Francja jest daleko, ale na twojej planecie mogłeś przesunąć krzesełko o parę kroków i oglądać zachód słońca tyle razy, ile chciałeś. Pewnego dnia oglądałem zachód słońca czterdzieści trzy razy, powiedział mały książę, a w chwilę później dodał: Wiesz, gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Więc wówczas. Gdy oglądałeś się czterdzieści trzy razy, byłeś aż tak bardzo smutny? Zapytałem, ale mały książę nie odpowiedział.